Wydawnictwo Siedmioróg przedstawia Piotruś Pan. Najpiękniejszej bodaj sypialni na świecie stały łóżeczka trojga małych dzieci państwa Darling. Najstarszy chłopczyk nazywał się Jan Napoleon. Jego młodsza siostra nosiła imiona Wanda Aniela. Najmłodszy zaś z rodzeństwa miał na imię Michał, ale wszyscy wołali na niego zdrobniale Michaś. W przestronnym pokoju o wielkim weneckim oknie wesoło palił się w kominku ogień, a na ścianach widniały piękne kolorowe ryciny. Wisiał tam też ogromny zegar, który dźwięcznym głosem wybijał nadejście każdej godziny. Państwo Darling wychowywali swoje dzieci zupełnie inaczej niż zwykli to czynić inni rodzice. Sami nie poświęcali im zbyt wiele czasu. Nie powierzali ich również opiece wiernej służącej Lusi. Dziećmi zajmowałam się ja. Ja, czyli wielka psica. Mam na imię Rozetka, a moja buda stoi o tu, w kącie sypialni. Tego popołudnia państwo Darling szykowali się do wyjścia na proszoną kolację. Leżałam nieruchomo przed swoją budą, złożywszy łeb na przednich łapach. Tylko moje uszy poruszały się raz w prawo, raz w lewo, bacznie nasłuchując wszystkich domowych odgłosów.